Od tego momentu wszystko idzie na YouTube, więc witam bardzo serdecznie ludzi, którzy oglądają to na YouTube i nie przyszli na live'a. Lamusy jedne. Pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam bardzo serdecznie. Stwórzmy sobie rodzinę z Bigosem. Czy to tutaj się robi? A co no robi to... ten guzik? Następny widok okolicy, ja! A? No. Wybierz mi stwórz rodzinę. Czekaj, ja sobie wyłączę streama i włączę jeszcze raz, bo u mnie cały czas siedzisz na mapie jednej. Jeszcze coś zepsułam, jakby było. Nie! Ale muszę ci powiedzieć, że hitbox ma pewne opóźnienie. Myślałem, że mniejsze ma. Trochę. Coś kliknęłam, a nie, to poczekaj, bo ja tu... Teraz jest wszystko zielone w ogóle. Co się dzieje? Jak chcemy no... mieć na nazwisko Bigosie? Ojejku. Czat wymyśla nazwisko? A? Teraz buczał Bigos. A, no. Czy czat wymyślił nazwisko? Wow. Lama, Grey. Grey to nie u mnie. Troll, Rafalala. Rafalala tak razu... będzie nazywała się postać Bigosa. Bo, i od razu mam w głowie tą piosenkę od ciebie, nie? Tak. Troll... Pącek? Chyba pączek. Bibowscy. Grey, Lama, Nowak, Dildo. Grey, Grodzka. Grodzcy, nazywałem się Grodzcy. Ale ty, czekaj, bo ja będę Buczy. Grodzka, a ty... Buczy, może być. Dobrze, nazwisko będzie Buczy. Dodaj nowego Sima. To buczenie to jest prawdopodobnie dźwięk mojego komputera. To będzie Bigos. Bigos się miał nazywać Rafalala. O Jezu. Bigos, ile chcesz punktów schludności? Wiesz, że u mnie dopiero wpisujesz nazwisko? O bogowie, opóźnienie. Dobrze, to mów, ile chcesz punktów schludności? Będziemy robić w ciemno. Okej, okay. No to daj mi, nie wiem, tam z 5. Dobra. 2, 3, 4, 5. Przebojowość. Ojej, no to dużo. To ty jesteś dużo, bardzo przebojowy. Dużo, bardzo przebojowy. Co ja rozmawiam? Aktywność. No to tam daj z 2. Leniu ty. No niestety. Usposobienie. Znaczy co? Usposobienie czego? Co? Ile chcesz nie. punktów usposobienia? Daj 3 i resztę nastawienia i tyle. Jesteś przebojowy i nastawiony bardzo pozytywnie. Gra wyszła w 2000. Tak mniej więcej. O. Nie jesteś dzieckiem, jesteś dorosłym. Chcesz być śniady, czy może czarny? Przepraszam, ciemna, bo to jest mimo wszystko poprawne politycznie. Pewnie. A zrób ciemnego. Dobra. Patrz, da się osobno głowę i osobno resztę. Mi się wydawało, że to całe ludki się wybierało. A widzisz? A 15 widzę. Lat. No, jak, mówię, patrz na 1000 ludki. Osób mamy. Patrz, jakiego ludka chcesz. Może takie z fioletowymi włosami. Weź mi, zrób niespodziankę, bo z tym opóźnieniem to wiesz. Dobrze, to ja ci wybiorę. To masz na imię Rafalala, więc chwilę. Teraz coś tu wybierzemy z długim włosem. Jaki kolor włosów ma Rafalala? Blond chyba. Dobrze, to... Grodzka buczy. O, rety. O, 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 tu! Tu będzie Rafalala Bigos. Jeszcze muszę ci znaleźć ubranie. Dlaczego ja ci to robię? Nie wiem. Mam, że jesteś takie jak z Grecji? Czy to z Rzym był? Czekaj. A, nie będę cofać, bo... Będę wybijać do końca życia. Może no. w szlafroku chcesz chodzić? No w sumie. A w ogóle chciałem ci powiedzieć, że zlamiliśmy. Bo w jedynce jest Barabara w sumie. Tak, widziałam w komentarzach. Pod zapowiedzią. Ja kompletnie zapomniałem o tym. Będziesz chodził w tym! Yes, boję się. Pozdrawiam moją mamę, która wierci w piecu. Chcesz charakterystykę wpisać ci coś? A wpisz mi coś ładnego. Takiego od serduszka. Od serduszka? Bigos jest bardzo ładny.
i monedy. Proszę bardzo. Jak słodko. Zrobione. A jak chcę się tam dodać, to co muszę zrobić? O, tutaj, dobrze. Teraz ja. Ja będę piękna oczywiście. Może będę kobietą. Jak mi się wylosowało, słuchaj. O. Jezu, jestem przerażony. Czekaj, ja sobie znowu odświeżę. Ale mnie zrobiłaś bardzo pięknego. Pięknego, jestem wzruszony. Najlepszego. Skrótność nie, bo ja jestem bałaganiarzem takim i syfem, że się w głowie nie mieści. Przebojowa, no może troszeczkę. Aktywność. Jestem leniem śmierdzącym, ale wtedy zostanie mi tu dużo punktów do rozdania. Więc muszę jakoś, muszę w coś włożyć te punkty. Niech będzie. Usposobienie. Ja zawsze pozytywnie i zawsze nastawienie pozytywne. I jeszcze bardziej nie będę przebojowa i nastawiona, cokolwiek to znaczy. Co robi ta cecha? Nie mam pojęcia. Nie, ty jesteś bardzo nastawiona, więc ja będę bardzo usposobiona. Okej. I aktywność. Tak, to będę ja. O, jaka blond. Ja zawsze, jak grałam w jedynkę, bo grałam tylko w podstawę, grałam takim ludkiem jak ten. Chociaż nie, tamta miała jaśniejsze włosy. Cudowne. Wiem, że ty nie widzisz. No, trochę. Teraz zmieniłaś na blond. O. Ja chcę to ubranie. Dajcie więcej aktywności, bo będą długo wszystko robić. Naprawdę to tak działa? Nie wiem, nie byłem aż takim koksem w jedynkę. No to ja sobie dam więcej aktywności w takim razie. Będę bliźniakiem. Ktoś tu napisał, że masz szukać różowych alladynek. Różowe to alladynki. Chyba z abrakadabry pewnie doszły. Czy wiemy, że tam jest pokazany znak zodiaku? Ja wiem. Ja widzę, ale nawet da się go jakoś dobrać specjalnie. Mhm. Chyba, a może kliknąć? A, popatrz! To ja chcę być strzelcem. Okej. Okay. Teraz tobie pozmieniamy. Różowe alladynki. Ale takie ładne stroje tu są. Boże święty. Piękny. Tylko... Rzym nawet. Tylko, no najgorszy jest ten zielony w tle, no ale... Nie, miały być różowe alladynki, dobrze. Chciałam to podarte takie, jakby mnie predator napadł. Ale to... Nie widzę różowych alladynek, jest tylko coś takiego różowego. Ty, jeszcze z takim plecakiem kosmicznym na plecach. O, z sycami na wierzchu. No to mogłabym dla Kiny ubrać. Okej. Okay. Ciekawe, po ilu minutach motka wywoła pożar. Nie ale... będzie tak źle! Na pewno wygram w tę grę. Na razie na tylko pewno. Zabrali mi dziecko, jak testowałam do czego służy, ale co? Zobaczycie, jaka różnica jest pomiędzy czwórką a jedynką. Tutaj takie rzeczy się dzieją cały czas praktycznie. To nie są różowe alladynki, prawda? To jest różowa kiecka. O kurde, przepraszam, nie będzie różowych alladynek. Co myślę o zrobieniu odświeżonej wersji The Sims 1. Ja bym była zachwycona. Chociaż wolałabym chyba dwójkę. Ja też. Chociaż uwielbiam jedynkę i cały czas do niej wracam. Przykro mi, nie zrobię różowych alladynek. O, no to weź jakieś takie... Nie, ja już znalazłam swoje ulubione ubranie, przykro mi. No, muzyka w jedynce, te takie ala... ojejku, zabrakło mi słowa, ale... co chciałem powiedzieć? Jakie to jest gatunek muzyczny? Znaczy nie gatunek, tylko to są takie... Bardzo latynoskie bity. O, latynoskie właśnie, takie jak, latynoskie. Jak ty masz znak zodiaku, Bigos? Bliźnięta. Strzelec, koziorożec... Bliźnięta. No, niewiele się to różni. Zabrałabym ci jedno to i dałabym ci to. Dobrze. Dobrze. 15 szczęścia i bugów. W sumie tutaj w jedynce tak za dużo ich nie ma. O, The Sims wakacje. Boże, to było piękne.
Motka nie wie, bo nie grała w dodatki. Nie grałam, niestety. Czy rodzina ma twój znaczek akceptacji? Co? Ty jesteś Rafala Labigosowa, a ja jestem młoteczka. Okej. Okay. Mogę być młoteczka lama, żeby nie było ci smutno, że ty masz dwa człony, a ja mam jeden. To źle brzmi. Okej. Bigos, głupku, zacząłeś się śmiać i mi się skojarzyło. Ojej. Dobrze, zrobione. Nie chcemy mieć dzieci, zrobimy sobie sami dzieci. Mhm. Uh-huh. Czy na pewno chcesz zakończyć? Tak, chcę zakończyć. Dobrze, zakwaterowanie. Podejrzewam, że muszę kliknąć tak. Gdzie, Bigos, mieszkamy? No, na pustej parceli, prawda? Nie! Tak, zbudujemy dom! O Jezu! Tutaj chyba jest jedyna pusta taka. Ja się tego boję. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest tak słodko, bo tu się Bella Ćwir nazywa... Majka. Majka Ćwir, no. Tak. Tutaj chyba mogę nas wprowadzić, ewentualnie tutaj. Czemu się nie podświetla teren, który wybieram? Bo to jest jedynka. Cena. Okej, zostanie nam jeszcze 16 tysiaków na zbudowanie domu, a tu nam zostanie też 16 tysiaków na zbudowanie domu. Boże święty. Tu nam zostanie 7 tysiaków na wyposażenie. To za mało. Co oni tam mają? Namnożyli tego. Rodzina Kat, to takie oryginalne. Ktoś Dobrze. Pisał, że źle wybrałaś rodzinę. Jak to? No nie wiem. Boję się? Ja też. Zrobiłam jeszcze raz. Aleja Simowa, no tutaj musimy zamieszkać. Nie mamy za bardzo wyboru. Żaden kot. Najwyżej umrzemy. Dobrze, to tutaj. Nie mogę tak po prostu nas... Czy na pewno chcesz kupić ten dom? Nie wiem, co kliknęłam tak. Nie chcę systemu pomocy. Jaką mamy chatę, Bigos? Zaraz zobaczę. Czy w jedynce jest mod Her Load? Nie pamiętam. Wiem, że jest ten kaching jest cały. Jest chyba kaching, no. Nie, Krapacius. Ja nigdy nie zapomnę, jak stawiałem coś na enterze, bo tam trzeba było enter, enter, enter cały czas, nie? Tak. Czekaj, zbuduję nam dom. A tu się dach... jak się tu się robiło dachy? Bigos, pamiętasz? Dobra, ściany działają tak samo przez wszystkie części, tak? To nie było takie złe. Przecież, znaczy w sensie dachy, nie były takie trudne. Kaching, tak. Tak, ale popatrz, jak mają fajnie, jak były fajnie budowane ściany, że taki szkielet się stawiało. No. Jakie to jest urocze. No mówię ci. No, jedynka jest taka fajna. W ogóle fakt o tym, że oficjalne urodziny The Sims są za tydzień. To jest kłamstwo! Są jest dzisiaj! Jest cały czas dla mnie niezrozumiałe, bo w sumie gdyby podzielili to na Stany i Europę, no to okej. Okay. Spoko, ale w premierę, nasze Simsy miały premierę 31 stycznia, więc... What the hell? Oj, się czepiasz, Bigos. Czepiam się. Czepiasz się. Czepiam się, bo... No czepiasz. Bo to jest takie... dobra, nieważne. My jesteśmy jak Max z kolonką, mówimy jak jest. Zapomniałam, że tutaj się nie da całego domu później przestawić. Mhm. Będzie przypał, muszę się dobrze wcelować. Nie, chyba za duży ten kibel, prawda? Tutaj na rogu nam kibel zrobię. No, taki... Czy będzie seria z The Sims 1? O Boże, słuchajcie, mam tyle tych serii niepokończonych na kanale, że każda następna to jest samobójstwo. Więc ja bardzo chętnie, natomiast prawda jest taka, że i tak by nic z tego nie było, więc dajmy sobie siana. Ktoś chce się pytać, co, jak myślicie, co EA przygotuje z tej okazji? Płatny dodatek. Nie, musisz sobie kupić DLC-ka. DLC Sims obchodzi urodziny. Będę płonąć w piekle. Tak, ale z tego że mają być jakieś promocje. O! Na Simsy. Może będzie na pakiet ucieczka w... gdzieś tam. Czy to była ta ucieczka? Ucieczka w plener. Ja bym ucieczka był zachwycony, bo jeszcze sobie nie kupiłem.
A, widzisz, a ja kupiłam i wydałam 6 dych. 6 dych. Czekaj, nie, ale... bo jak mi będzie lepiej? Jak będzie ten pokój taki kwadratowy i tu będzie przejście, czy jak będzie taki kwadratowy i tu będzie przejście? Nic nie zrozumiałeś, prawda? Dlatego wybiorę, bo i tak zanim to zobaczysz, to minie trochę czasu. W sumie... Z opcji mi się nie podoba. Ja bym był zachwycony, gdyby na przykład dali coś w stylu darmowe obiekty albo darmowy pakiet, tak jak było w przypadku świątecznego pakietu, typu tak jak było w tym nowoczesny apartament, że 3 najlepsze obiekty z The Sims 1, nie? Na skosach się nie da nic stawiać. No. Jaka bieda, a ja tu chciałam te skosie drzwi zrobić. Zrobimy po prostu ogromny kibel. Nie, to też nie ma sensu. Nie, ja tu zaraz wszystko rozkminię, słuchajcie. To ja, młodzia budowniczy, ja zawsze daję radę. Teraz mi się przypomniało, jak pokazywałaś dom w ucieczce w plener. To małe, to jest pewnie łazienka. Ale nie miałam racji, miałam rację. Każdy, kto kupił ucieczkę w plener, wiedział, że tam jest łazienka. Dobra. To zrobimy tak. I... tak! Najgorszy dom, jaki zbudowałam w Sisa. Naprawdę. A my będziemy chcieli mieć dziecko, czy nie? No będziemy chcieli mieć dziecko. Się zajedziesz na śmierć, zobaczysz. Jeszcze będziemy musieli gdzieś to dziecko zainstalować w takim razie. Dziecko zainstalować. Dupa, nie będzie ładnych skosów, nie ma tu tamto. Tutaj się zaraz zrobi. Normalny kibel dla ludzi. Duży, bo będziemy mieć dziecko, więc ono będzie miało osobny. Wow. Jezu, przewalę całe pieniądze i umrzemy z głodu, dobrze. Bardzo mi się podoba ten plan. W ogóle wam zazdroszczę, bo wy słyszycie tą piękną muzykę. O, tak. Tu będzie mieszkało dziecko za kiblem. Jest, no. Jeszcze się nie urodziło, a już ma źle. Nie ma źle. Tu będzie korytarz i będzie się dało wejść, a tu będzie sobie dziecko mieszkało i będzie super. Kingoszka wygrała. Najwięcej problemów sprawia ci budowa kibla, nie? Czekaj. Zaraz wam powiem, jak ja najlepiej buduję kible, bo wiem, że w kiblach zawsze są kafelki, tak? No. To takie nawiązanie do ucieczki w plener. Dobrze. Bigos, jaki chcesz mieć dywan w pokoju? No. W naszej pięknej sypialni. Czerwony, prawda? O, czerwony. Dobrze. Chyba się nie da bliźniaków w jedynce. Bo to jest tak, że wy się całujecie czy coś i potem wyskakuje wam komunikat i nagle wpada kołyska wam do chaty. Ja proponuję dziecku dać kafelki na podłogę, bo jak będzie sikało i rzygało, to będzie się łatwo sprzątać. I jak się wyślizgnie... Szybko pójdzie. A, ekran mi odjechał, przepraszam. Dobrze, a w całym domu zrobimy sobie parkiet. Chyba słyszeli absurda. Tak, na pewno słyszeli absurda. Da się tak obracać klawiaturą. A jak to nie da się obracać płytek w Simsach? O nie. Chyba nie. Pies, nie pomagaj mi tu, nie pchaj je na klawiaturę. Wojtek, mi się wydaje, że jest Barabara w tym specjalnym łóżku, ale zanim nas będzie na niego stać, to my się wycałujemy. To my zrobimy to u sąsiadów. Dobra. Chcemy mieć... Nie, bo w kiblu muszą być kafelki. Koniecznie. Są jakieś żółte? Ktoś ci napisał, żebyś nie robiła ostrych rogów w pokoju dziecka. No to może być niebezpieczne. Patrz, pomalowałam nam chatę na cegły. O, ten live to był zły pomysł. Tak, Kingoszka w łóżku na prąd. Podoba mi się pomysł łóżka na prąd. Ale nie patrz na niego, nie mamy na niego kasy.
A to da się w nim normalnie spać, czy tylko... Tak, da się spać. Ktoś się zapytał, czemu dziecko ma żwir w pokoju. To nie jest żwir, to jest podłoga ładna. I zrobimy mu jeszcze kosmos. O Jezu. A tam zrobimy panterkę. O. Tak w ogóle nie patrzę na ceny tych rzeczy. No. Zaraz będziemy biedni. Nie będziemy mieć nawet na lodówkę. Sadomasa jak u Greya. To pomaluję jednak zwykłą farbą, bo nie mogę znaleźć kafelek. No. No. To nie panterka, tylko krowa. W sumie. No ale jest panterkowata, bo krowa ma większe takie łaty, bo to jest śnieżna pantera. Wybrnęłam? Powiedz, Bidos, powiedz, że wybrnęłam. Wybrnęłaś. I niebieskie ściany. Tu będzie tak neutralnie, jak na wsi. Okej. Okay. Tantry Simsy. Czemu dziecko ma czarną dziurę? Bo wolę, żeby było w czarnej dziurze niż w czarnej... No. O! No. Country Club. Kupimy dziecku klatkę. Dobrze. Jezu, ej, to jest takie piękne. W żadnej serii już nie pojawiła się klatka. Ja tak lubiłem klatkę kupować. Dla dziecka? Takie wrota do dziecka, popatrz. Tak. A, przepraszam, coś mi się wykrzaczyło. Już jestem z powrotem. Jestem, działam. Bigos, kontroluj sytuację, wszystko jest okej? Okay? Jak na razie wszystko działa i buczy. Okej. Okay. Przepraszam was, że buczy. Nie wiem, co się dzieje. Prawdopodobnie zbiera mi fale z komputera. Nie mam jak inaczej tego ustawić. Wiem co, będziemy tak po hipstersku, weźmy sobie koraliki do kibla. Patrz, patrz, jaki najlepszy pomysł na świecie, jaki miałam. Czekaj, bo u mnie dopiero ustawiasz drzwi w łazience. Nie wiedziałem, że opóźnienie jest takie wielkie na hitboxie. Jest ogromne. No. Ale i tak jest wciąż lepsze niż na Twitchu, więc... No. Już któryś raz szukam, jak się koloruje drzwi. Ach, te brzydkie przyzwyczajenia z tych nowszych części. No, niestety. Tak jakoś nie ma za bardzo wyboru w tych drzwiach. To ustawię nam wszędzie takie brązowe, brzydkie. Ja wam dam młotka jeździ na Bigosie. Dobrze, jeszcze wejściowe przecież, pasowałoby móc wejść do chaty. Cebulek, bardzo się cieszę, że nie masz takiego wielkiego. Opóźnienia mam nadzieję. A popatrz, bo tu się dachy automatycznie robiły. Ja się martwiłam, że będę musiała budować. Okien nie A basen? Zrobiłam. Basen zrobimy jak dorośnie. Jak basen dorośnie? To my basen musimy wyhodować? Nie, dziecko nam dorośnie. Taką nam chatkę zrobiłam. Piękną. Fajnie, że nie ma okien. Zaraz będą okna. Spokojnie, zrobimy Łódka, nam jedno okno. My mamy 8 tysięcy. No i bardzo dobrze, już prawie skończyłam dom budować. Popatrz, jest jedno okno tutaj. Ktoś tam napisał, że basen będzie w nowym update'cie. Proszę, jedno okno dla dziecka. Nie, ono jest w czarnej dziurze, nie musi mieć okien. Dobra, jedno okno dla nas i jedno okno do kuchni. No. Da się usunąć drabinkę. Będziemy usuwać drabinkę, jak tylko będzie nas stać na basen. Dobrze, teraz meble. No i popatrz, wybrnęłam, jak super jest. Łóżka. To jest to, w którym można, tak? Ciekawe, kogo pytasz. Jak ja widzę, że okno stawiasz. Bo ty nie widzisz, dobrze. I teraz potrzebujemy lodówki. Znaczy nie. Ja znowu odświeżę, ale... Musimy mieć gdzieś siku robić. Nie. Okej. Okay. Młotka, to jest przedostatnie łóżko w tym. Ono jest drogie. No przecież mamy jeszcze na lodówkę. Czy ty żeś oszal... 5 tysięcy kosztowało łóżko? Oj tam! Jeszcze nie jesteśmy małżeństwem, a już mnie rozliczasz.
Kup sobie jeszcze motor. Dobra. No popatrz, jaka super lodówka. O. Piece. Możemy jeść tylko z grilla? Nie? Dobrze, to nam zrobię kuchenkę. I jeszcze... Zapomniałaś o kuchni. Kobieta musi mieć kuchnię. No przecież robię kuchnię. Czekaj, sprzedajcie drzewka, ktoś napisał. O, właśnie, bo trzeba będzie przy nich robić. Ty, ale to są za darmo, to nie. Czekaj, najtańszą szafkę to będzie chyba taka, prawda? Nie no, w łapki może nie. Taką z błota i liści. Albo nie, czekaj, bo to musi być taka kuchenna z tym z tyłu. To jest chyba to jest podział na wysepki i szafki, czy już nie? Nie. A, czyli wszystko jest szafka. Mi się wydaje, że tak. Dobrze, to na tym będziemy przygotowywać jedzenie. Stół. Nie, gdzie taki wielki? I tak nie będziemy tyle jeść. O. Nie, no ten nam się z podłogą zlewa. Czekajcie, muszę przeczytać to, co Kingoszka napisała. Swoją drogą Simsy wyprzedzają wszystkie inne części. Mają płytę gazową, a w innych są same kuchnie. Ja muszę wam powiedzieć, że od czasu premiery czwórki więcej przegrałem w jedynkę. Niestety taka jest prawda. Wiesz co, wstawię nam taki stolik. Czy przy nim da radę usiąść 4 osoby, tak jak w przyszłych częściach, czy nie? Czy to tylko 2 albo 1? Poczekaj parę minut, ci odpowiem. Okej. Okay. Jaka ława! Dobra. To nam postawię na wszelki wypadek to. Grafika lepsza niż w czwórce. Albo... bo kombinuję jak koń. Proszę, taki stół i będą do tego 2 krzesła. Dziecko na razie i tak będzie jadło z butelki. A, zapomniałam, że się kolorów nie zmienia w tej grze. Takie... Dam nam droższe krzesła, żebyśmy mieli trochę luksusu. Myślisz, że to będzie działać? Myślę, że tak. To czekaj, to jeszcze tak to postawię. Chcę. Kingoszka utknęła na 50 godzinach gry. Ja też. Mam na Originie przegrane tam 57. No koniec. To ja trochę więcej. No. Postawię nam kanapę. Działa kanapa i do tego tani telewizor. Albo tu nam postawię kanapę. O. O Jezu, jeszcze te kanapy takie nadłukiwane, takie... Czekaj, są takie, a nie, one są drogie, to już nas nie będzie na nic Ten stać. Niebieski, różowy i zielony to jest taki nadłukiwany, ale... Mhm. O, nawet światło będziemy mieć, popatrz, czerwony do wszystkiego pasuje. Oczywiście. I dziecku zrobimy taką lampę, a nie, dziecka jeszcze nie ma, to nie trzeba mu lampy. Live krzyczy, że masz zlew kupić. Po co mi zlew? Nie. Ale ja wiem, co kup. Kup zmywarkę, bo w czwórce nie ma. Zlew. Gdzie są zmywarki? Tu są, proszę. Najtańsza za 500. Jak to się stało? Aha, bo to tak osobno. Dobra, no. My z Włodką się poznaliśmy przez Bado. Co? Nieważne, rób swoje. Co ty ich kłamiesz? Patrz, ten hełm do wirtualnej. O, i tak jak w trójce ten. Byk. DLC zmywarka. O, mamy najtańszy telewizor. A, zapomniałam, że się nie da po środku. No, możemy sobie pohejtować trochę na czwórkę. Teraz widom nie gramy. I jeszcze możemy sobie... Takie coś. A mogę na zmywarce? Mogę na zmywarce. O! I proszę, i wszystko jest! I 400 na życie! Super chata! Super będzie nam się żyło. Na pewno. Popatrz, jak jest pięknie. Jak nam będzie mało rozrywki, to się zajmiemy sobą. Ktoś tam krzyczy, że telefon, alarm.
A no tak, zapomniałam, że w tej grze telefon to podstawa, bo to się wszystko telefonem ogarnia. Nie ma komórek, tak jak w następnych częściach. Jaki alarm? No, alarm taki przeciwpożarowy i przeciwwłamaniowy, bo tu jest włamywacz. Może to będzie w różnych. Inne. To tu? Kingoszka, ja ci dam jeszcze kosz na śmieci. Mamy kosz na zewnątrz. Ty, ale może Kingoszka ma rację z tym koszem na śmieci. Zróbmy ten kosz na śmieci. Nie mamy pieniędzy. Mamy pieniędzy jeszcze 300. Chmogę chomika! Tak wezmę. Dobra. No. W kuchni, bo nie mamy innego stołu. Alarm, alarm. Gdzie były alarmy? Kingoszka pyta, czy coś, co stoi koło kuchni, jest na pewno lodówką. Było w kategorii lodówki. Pytacie, jakbym wiedział. A bo tutaj są inne. Budzików nie mamy. No. Jest ten duży tort. Alarm przeciwwłamaniowy. Satelita. Wykrywacz domu. To ja. To musi. Alarm włamywacza sami skopiemy. Będzie dobrze. Dobra, no. Gramy. Nie ma czasu na pierdoły.